gdzie mają prawie 6 metrów kwadratowych powierzchni. I co ciekawego, to jest ważne, on jest nieprawdopodobnie cichy. Auto, które przy 130 na godzinę ma 69 decybeli, uchodzi za bardzo ciche. A ten ma właśnie taką hałaśliwość wnętrza, czy taką cichość w ogóle wnętrza. 8 reflektorów dookoła roboczych, to bardzo praktyczne. Mamy John Deere'a teraz. I John Deere, proszę Państwa, druga propozycja, druga nowość w naszej ofercie. Nowości są to ciągniki serii 7. Proszę Państwa, teraz diabelstwo się nam pojawia. Diablo, czyli maszyna, która oferuje więcej niż normalny, tradycyjny głębosz. Mamy spulchniacz. Jest specjalnie skonstruowany ząb roboczy. Zaraz Państwo, to Państwo już widzą doskonale, jak to wygląda. To jest maskiopka Spardo. Polska wersja tego interesu. Spóźniony przyjechał, ale jest. Możemy go teraz obejrzeć dokładnie, jak wygląda. Tu jeszcze dodajmy, proszę Państwa, tak, jak widzicie Państwo, patrzycie, czy jesteście, znacie to wszystko przed sobą. Na uwagę zasługuje konstrukcja zbiornika nasiennego i jego połączenie z wroną. Cały ciężar siewnika spoczywa na wale, wydajnie poprawiając efekty jego pracy. Ponadto nieobciążona wrona jest mniej podatna na uszkodzenia spowodowane np. najechaniem wirnikami na... Są ładne, nie muszą być wcale brzydkie i one zachwycają swoją urodą. Elementami roboczymi agregatu są łapy sprężyste zakończone redlisami, które rozwierają glebę, odsuwając jednocześnie słomem na boki przed pneumatycznym wysiewem nasion w pasma o szerokości 60 mm na wilgotną powierzchnię. Wykonamy, proszę Państwa, że prasa, która tutaj jest pierwszym elementem w tym systemie, ma zespół tnący złożony z 25 noży. Oczywiście można wszystkie noże wyłączyć, można też mieć 12 lub 13 załączonych, albo 25 oczywiście. Ten zespół tnący pracuje z rotorem. Rotor jest niezmiernie tutaj istotnym elementem, który gwarantuje wydajność tego urządzenia i rotor ma średnicę aż 800 milimetrów. Takie rotory są najczęściej dotąd montowane wyłącznie w szczepach samozbierających. 8 ton do roztrząsania obornika torfu, ale także i kompostu. Proszę Państwa, rozrzutniki dzisiaj mają dużą dokładność pracy dzięki temu, że mają całkowicie zmienioną przede wszystkim kwestię tyłu, a więc całego tego rozwiązania związanego z układem rozrzucania nawozów naturalnych, bo takie nazwijmy. Jest tutaj system dozowania, mamy adaptery pionowe, mamy też możliwość zastosowania w niektórych rozwiązaniach jeszcze adapterów komika. Ponieważ Polmont kupił właściwie nie tyle fabrykę, ile właśnie kontynuację produkcji tych ciągników i tu mamy dwa ciągniki. Jeden to jest czterocylindrowy ciągnik z silnikiem Perkinsa i drugi, proszę Państwa, sześciocylindrowy Euro 3 też z Perkinsem, ale już dużo mocniejszy. A więc powinniśmy odtrąbić i powiedzieć: witaj Ursusie! Tak jest, witajmy Ursusa, zawsze cieszymy się, jeżeli tu możemy Państwu pokazywać nasze produkty, byle one były dobrej jakości i konkurencyjne cenowo. Tam, proszę Państwa, na tym pierwszym jeszcze mieliśmy ładować Stur 6 o udźwigu maksymalnym 2000. Ciągnik, ja od ciągnika, o to bliższe sercu, bo to ciągnie z tymi silnikami, samochodami różnymi, ma do czynienia i je kocha. Polmot jeszcze, bo tam to się nazywa już Ursus, a Polmot to jest, właściwie chyba też niedługo będzie się nazywał Ursus, podejrzewam. To jest ciągnik, który jest silnik Perkinsa, ma 102 konie mechaniczne, który ma nowy stosowanie w światowych znanych ciągnikach układ przeniesienia napędu HEM 583 wynosi 370 cm, a więc 3 m 70 cm maksymalny udźwig. W środku wideł do palet wynosi 1760 kg, więc prawie 2 tony. Doskonałe, ale właśnie przygotowane rozwiązanie do pracy w gospodarstwach rodzinnych. Poziomowanie mamy tutaj również. Automatyczne poziomowanie mechaniczne narzędzi. Precyzyjna i wydajna praca. Sterowanie za pomocą joysticka. Mamy tutaj
konstrukcję wykonaną solidnie, solidną świetlność, montowane do ramy silnika, przetestowane podczas wielu długotrwałych testów z ciągnikami John Deere. Osłona maski jest uchylna, a w przypadku montażu mamy specjalny system montażu i demontażu z ciągnika John Deere. To oszczędza nam czas. Myślę, że operator to Państwu jeszcze pokaże. Montaż narzędzia jest poprzez euro złącze, a więc jest szybki, łatwy do smarowania, a więc jest to konstrukcja łatwa, dokładna, a jednocześnie zapewniająca długą żywotność tego rozwiązania. Jeszcze raz. Oczywiście witamy również poddawaną wątpliwość. Mamy również na naszym ringu ładować czołowy MX, firma francuska, czołowa francuska, ale i też europejska. Wystawcą jest firma Gregoire Tesson.